Witajcie w Zwierzogrodzie, ja jestem Biała Łasica, a to są nasze kopytka. I tak, czas trochę poopowiadać, gdyż ponieważ, o, to schowam, gdyż ponieważ już sprawdziłam i nasz kolega Bjergsen, którego no niestety tutaj nie mamy, ale chyba ty go znasz, prawda? Znasz ojca swojej wybranki serca? Nie, chyba nie. Nie, niestety nie znasz Bjorna Bjergsena. Trudno. Ale to nieważne. Poznasz go, jak będziesz szedł do nich. Ogólnie on już jest w takim stanie, z tego co pamiętam, że on się za niedługo będzie przekręcać. W sensie nie przekręcać, że na stałe, tylko że stanie się. Będzie miał urodziny i on chyba będzie właśnie tym. No. Staruchem. Niestety. Więc z racji tego, że mamy sobotę i niedzielę, to pójdziemy naszym tutaj Jarusiem, którego zaraz wam pokażę, bo wyszedł mi przecudny, przecudnej urody. Pójdziemy tam do nich i poznamy całą rodzinę. No i jeszcze w tym odcinku pewnie będziemy mieli urodziny naszej tutaj cudownej Izusi. No, a ja wam tutaj trochę poopowiadam, bo to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. W sensie, że jest proste, ale dla mnie nie jest proste w tym sensie. No więc cała historia Anny Pakuły zaczyna się w momencie, w którym była w ciąży z Jarkiem. No i jak dobrze pamiętacie, wyskoczyła nam ta cała karta i w ogóle. Porób sobie tutaj słoneczko bałagan, co? No i wyskoczyła nam ta cała karta, no i wysłaliśmy tego biednego, młodego agenta. Samego. No i oczywiście był fail, a Anna miała obniżenie. No i wtedy u mnie zrodził się taki mini plan, że to byłby dobry motyw. No więc wszystko zaczęło się od tej karty. Karta sobie minęła. No i wtedy przygotowywując się do mojej turówki, zauważyłam, że Bella jest w wywiadzie. Bardzo mi to pasowało. Zatem ona potem chyba poznała Bellę w pracy, jakiej kazałam. Więc wszystko po prostu było idealnie w punkt. No i zaczęło się właśnie tworzenie tej narracji, że Bella zauważyła, że każdy trochę niepasujący agent, który się nie sprawdza, albo który jest niewygodny dla agencji, zostaje wysłany do Strangerville. Otóż ja tego dodatku jeszcze nie mam, ale historię Strangerville podejmiemy z powrotem w trzecim pokoleniu, więc mam jeszcze mnóstwo czasu, żeby zakupić. Poza tym sprawa Strangerville, no to byłoby zbyt dziwne, gdyby przez dwa pokolenia chodziły nam tutaj te dziwne, no w sensie, że ci opanowani przez tą matkę ze Strangerville. Więc no a to jest na razie cicha sprawa. No i właśnie, no i Bella zaczęła tam podejrzewać coś. Wprowadziła w to naszą Anię. I tak oto zrodził się plan wyjazdu obydwu pań. O słoneczko, weź jeszcze porób bałaganu, co? Niech ci to spada. Im bardziej ci to spadnie, tym lepiej. Nie wiem, gdzie ty idziesz robić bałagan.
Dokładnie. Oj, tak! Idziesz robić bałagan swojemu bratu. Bardzo dobrze. No. Ale wracając, tak zrodził się plan wyjazdu. Belli i Anny wprowadziły to również Bjorna Bjergsena, który też jest w wywiadzie. Tylko, że on został tu, gdzie jest. One pojechały. Dlatego ich teraz nie ma. Dlatego Anna wygląda tak, jak wygląda, ponieważ wszystko jest to spowodowane tym, żeby, no, gdyby nam się tutaj gdzieś kręciły, to żeby nie było, że o, Anna, tylko żebyśmy po prostu wydawało nam się, że to jest jakaś zwykła simka, nie wiadomo skąd. I Bella też jest zmieniona. Obydwie są wyprowadzone. Obydwie sobie gdzieś tam funkcjonują. O, i głodny jesteś. To przy okazji cię będę mogła pokazać. Nie jedz tortu, co? Bo tak w ogóle, to ja te torty, to ja muszę wypierdzielić, żebyście się, słoneczka moje. A nie, to jest akurat dobry tort, tak? Tak, to jest dobry tort. Więc niech on sobie będzie. Natomiast to weźmiemy, wyrzucimy z marszu. Żebyście moi mieli, nie robili się grubi jeszcze bardziej niż jesteście. No. No więc Anna i Bella, no wyjechały, ich nie ma. I niestety one już nie wrócą. Znaczy wrócą w nagrobkach. Tyle mogę powiedzieć. Kiedy jest plan na to, żeby one wróciły? No bo jakby nie patrzeć, ja potrzebuję ducha Anny. Belli tak niekoniecznie, ale Anny potrzebuje, więc jakby nagrobek Anny będzie tutaj, ale w domyśle ona jest zaginiona. Jakby Wojtek nie... Jest bardzo mocno w niej zakochany. On nie będzie przyswajał tej wiadomości, że ona mogła tam umrzeć. On do końca pozostanie jej wierny, mając nadzieję, że żona któregoś dnia po prostu pojawi się tutaj w drzwiach. No ale one niestety nie wrócą. No i to tyle. Kiedy planuję? Najpierw planowałam, żeby się Bella postarzała, ale ja nie wiem, czy... Bo po prostu wtedy ją odmłodzę w kasie i wtedy uśmiercę obydwie dziewczyny. Niestety, nie wiem, czy to będzie dobry plan. Potem pomyślałam o Bjornie, żeby się postarzył, ale Bjorn praktycznie dziś będzie stary. Tak stawiam. Albo jutro. Więc to też jest zły plan. No bo to by się działo od razu praktycznie po odcinku, jak one zniknęły. Więc... znaczy wyjechały. Więc słabo. Więc tak stwierdziłam, że za trzy odcinki to będzie dobry termin. No cóż, jaki jest plan na Jarka? Otóż plan jest taki, że on nie będzie od samego początku z... Ojej, jak ona ma na imię? Ja wiecznie zapominam o tym, jak ona ma na imię, z Elżbietą. On sobie najpierw znajdzie taką mini miłość. Mini, mini, mini miłość. Nie. Sprzątnij. Będzie się mnie nie słuchał. Jeszcze muszę ogarnąć ją. Ha, zrobiłaś w pielucha, świetnie. Weź zagadaj do swojego brata, bo chciałaś się przyjaźnie z nim tutaj. Weź się z nim pobaw. O, gituwa. A, znajdziemy mu jakąś nastoletnią miłość. Jak tylko schudnie. Ale no, nie będzie z tą nastolatką, tylko właśnie będzie z Elżbietą. No, ale z Elżbietą będą wielkimi przyjaciółmi. Tyle powiem. Dlatego tak bardzo potrzebowałam tej informacji. Jak on zareaguje na Iskę, ponieważ to zależało od tego, ile on będzie miał dzieci, moi drodzy.
że on tak nie najlepiej na to zareagował, to będzie miał tylko jedno dziecko. Więc już z marszu wiadomo, że jeśli urodzi się dziewczynka, to trzecie pokolenie będzie miało po prostu zmienione nazwisko. I już nie będziemy grali kopytkami, tylko kimś tam innym. Oczywiście mam nadzieję, że nazwisko kopytko What do you do? przeżyje przez iskę. Ale to będzie już późniejsza kwestia. Kwestia planu na Izabelę. No, jej los jest po prostu przesądzony przez jej imię. Tyle. Kto czytał lalkę, to mniej więcej wie, co tu się będzie działo. Aczkolwiek, no, jej ojciec już jest na tyle stary, że to no, nie zrobię jej tego i nie będę jej gdzieś tam łączyć z. Nie będę łączyć z. gościem, który będzie siwy. Tylko no, wiadomo, tam się sprawa rozstrzygała pomiędzy Wokulskim i Starskim. Więc kogo mam w planach tutaj umieścić? Otóż jako Wokulskiego zamierzam umieścić. O tak, Anna wysłała mu życzenia. Dobrze. Jako Wokulskiego zamierzam umieścić tutaj. Gdzież on mnie się tutaj schował? Stanisława Ćwira. Czyli tak, tym starszym panem, który będzie zainteresowany Iską. Będzie tak naprawdę kolega Jarka. No więc to możecie sobie zauważyć, Stasiek już był nastolatkiem, kiedy Jarek nie miał jeszcze urodzin, więc no Stasiek będzie dużo, dużo bardziej dorosły. Zmontowane małe dziecko. Po co? Bo nie chce brać kąpieli. Weźcie się umyjcie. Proszę. No. Natomiast kto będzie jako starski? U nas się znajdzie jakiegoś nastolatka w szkole. Od co? Yes, Ms. Ribalfa? Ah, Ravuta. Wybierzemy gościa w jej wieku. I w ten oto sposób będziemy mieli dwóch konkurentów do jej ręki. I tyle wam na razie powiem. Jak sami widzicie, jej historia będzie ciekawsza pod kątem emocjonalnym. Jednak Jarek z racji swojego charakteru, że jest taki posłuszny, taki dobry, taki, no właśnie, jeszcze maniery mu tutaj musimy podnieść, bo już ma odpowiedzialność. Gdyby się udało coś jeszcze tutaj podnieść, to byłoby wspaniale, ale wydaje mi się, że no maniery to jest taki punkt, gdzie musimy ponieść. Natomiast no Iska będzie tym zbuntowany, będzie małym buntownikiem. Dodatkowo będzie miała tą cechę romantyczną, więc ona po prostu będzie potrzebowała takiego bycia w centrum miłosnej uwagi. O, tak to określę. Chcę być artystką. Już teraz robię wszystko, by była artystką, by sobie podnosiła wyobraźnię. Ja nawet nie wiem, czy ona teraz wyobraźni nie ma na maks. Tak, ona ma wyobraźnię na maks. Ona po prostu, no, będzie żyła w świecie baśni i romansideł. I to będzie jej ukochana muzyka, ukochane książki, wszystko. Wszystko, cokolwiek będzie romantyczne, będzie jej. Tyle powiem. No, mały buntownik. Nie dość, że najpierw nie chciała się umyć, to potem sprawiła, że jej kochany braciszek jest mokry do suchej nitki. A teraz pokażę wam w ogóle Jarusia. Tak, bo już kwestia fabularna została omówiona. Czas ogarnąć. Czas.
pokazać wam Jarka, nie Emily. Ja nie potrzebuję tego. No, więc ja uważam, że Jarek jest no cudnej urody. Jest bardzo podobny do ojca. Przez tą kanciastą tutaj szczenę. Kanciastą, kwadratową szczenę. Ale jest piękny, jeszcze jak trochę schudnie. Bo no niestety żywiłam go ciastami i to dlatego. Więc... musi schudnąć. Ale spokojnie, my go odchudzimy. I będzie taki słodki. Tak, tak, tak. I zrobiłam z niego trochę takiego jakby hipiska. Ale z wyglądu. No bo no wiecie, długie włosy, bransolety, japoneczki, luźne ciuszki w ogóle. No jest cudny. Po prostu jest cudny. Uwielbiam go. I żeby nie było, ta fryzura jest damska. Nie wiem, dlaczego tutaj mi się pokazało, że jest teoretycznie w męskiej. Nie. A tą fryzurę no już znalazłam w damskich, długich włosach. Tak. Bo na nieszczęście włosy, które są tutaj... A one są w średnich, dobra. Ale znalazłam je w damskich. To tak na pytanie. Ogólnie włosy, które tutaj są i są teoretycznie długie dla faceta, są... słabe. Naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest wina po prostu małej ilości dodatków, które ja mam, czy co, ale no jest słabo, bardzo słabo z tymi długimi włosami dla facetów. No, więc uważam, że Jarek wyszedł piękny, po prostu piękny. Ma na razie tylko jeden strój. Może mu wymyślimy więcej. To jest jego drugi strój. Aż po prostu mam ochotę tutaj dać, że lubi kolor niebieski, bo po prostu wszędzie jest ubrany prawie że na niebiesko. Proszę bardzo, znowu niebieski. No tutaj jest akurat szary. I tutaj też jest szary, ale jak widzicie, bardzo króluje właśnie ten motyw tych paciorków i bransolet na rękach. Tutaj też. Paciorki, bransoletka na ręce, na bransolety na rękach. I tu po prostu musiałam dać mu tą czapkę. Ona chyba mu się w ogóle wylosowała. I on miał inną kurtkę z tego, co kojarzę. No ale jak zobaczyłam te włosy i tą czapkę, to stwierdziłam, jest kituwa. Po prostu jest kituwa. Na razie nie myślałam o żadnym zaroście dla niego. Na razie podoba mi się taki, jaki jest. Może mu potem sprawię taki zarościk, jaki ma jego ojciec. No ale no na razie jest gładziutki i cudowny. Więc to jest nasz Jarek. To jest po prostu nasz Jarek. I dziś będziemy... będziemy może ogarniać... młodą. No ale no cóż, najpierw odrób te lekcje. Tak jak planowaliśmy. Tak, odrób sobie te lekcje i lecimy do tych. No. Do Bjergsenów. Okej, okay, praca domowa odrobiona. Ty zajmiesz się sobą. Więc my lecimy tutaj. Poznawać się z nową koleżanką, no. I w sumie zabierzemy Stanisława Ćwiera, bo też musisz się z nim zapoznawać, żebyście wszyscy byli bliskimi przyjaciółmi. A naprawdę powiem wam, że to jest dziwne, że tak jakby wywala nas z tyłu domu. Czy to jest najgorsze, bo ja nawet nie wiem, gdzie... Teoretycznie przód jest tu, a nas wywala z boku. Ale masakra. Dobra, weź sobie porozmawiaj z...
ze Staśkiem. No właśnie, i on za 4 dni będzie młodym dorosłym, więc no, wydaje mi się, że idealnie. Że będzie po prostu idealny. Pochwal go szczerze. Nie wiem, opowiedz porywającą historię. A potem zapukasz do nich. Które drzwi? Aha, tu jest przód. Dobrze. O, będzie miał dobre maniery. Ale świetnie, bo się przywitał. Chyba. Czy coś. Gdzie to jest? Tu jest. Tak, ale jaja. No dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Kurczę, czy ja jeszcze mogę kliknąć? Naprawiaj jakieś relacje, czy coś? Chyba nie. No dobra. Zapukaj do tego domu, bo musisz polubić się z Elżbietą. Gdzie jest Elżbieta? Ha. Dobra, jest Elżbieta. Weź działania. Dodaj do grupy. Świetnie. I teraz byłoby miło, jakbyście tak całą grupą oglądali kanał. To będzie mi łatwo was ogarnąć. No, oglądajcie telewizję razem. No, Elżunia. Idziesz? Gdzie jest Elżunia? Dobre pytanie. Elżbieta! No proszę, dołącz do gry razem. No i teraz weź przyjazne. Pochwal szczerze. Przyjazne. Poznaj. Przyjazne. Popraw humor. Eza jest flirciarska, kubacie. Łamatko, już chyba... Już chyba mam pomysł na... Mam pomysł na nastoletnią miłość, tylko muszę coś zobaczyć. Łomatko, nie, ona zaraz będzie... Nie. Jednak nie. Dlaczego go obrażasz? Ej. Kurczę, macie być kolegami, a nie tutaj jakieś dziwactwa wymyślać. No dobra, zajmij się tylko Elzą. O Boże, nie Elzą, Elżbietą. Już sobie Elza, Elżbieta. Garnijmy jakieś dobre relacje między wami. Pewnie mają ze sobą jakiś straszny problem. Naprawdę? Ona go cały czas obraża. I słuchajcie. Nie wiem, spróbuj jej... Nie wiem. Nie wiem, wy się rozśmiesz. Oj, te relacje to są jakieś takie... szlak by to trafił. Pal go licho. Weź idź na siłownię. Ze Stanisławem. O nie, zabrałam Elżbietę. Nie, niepotrzebnie zabrałam Elżbietę. Dobra, wyrzucimy z tego Elżbietę, żeby się nam tutaj nie pałętała. I zajmiemy się w takim razie tylko Staśkiem. Bo Elżbieta ma straszny dzisiaj humor. Aha. Działania. Usuń z grupy. Elżbietę. Proszę bardzo. Weźcie, spróbujcie pogadać, kurczę, przyjaźnie. I błagam was. Nie. Nie psujcie mi planów, co? Bo już po prostu
Nie wytrzymie. Już mi poszła świetnie relacja z Elżbietą. Dlaczego mu kontrolowanie emocji non-stop spada? Non-stop. O co chodzi? Ja nie wiem. No przecież nic nie robisz. Nie wiem. Opowiedz porywającą historię. Dramatyczną. Jak to dzisiaj się pokłóciłeś z fajną koleżanką. Jak byłeś jeszcze mały, to ci się podobała. A teraz ona chyba udaje, że wcale nic między wami nie było. Nie wiem, gadaj z nim. No, notario. Piąteczka, brawo. Płyńcie tutaj razem. O, to jest świetny plan. Pływajcie razem. O. Będzie giga. Dobra. Ochlap. Weź. Przyjazne. Nawijaj o dorastaniu. Dobre. Dobre. Chlapcie na siebie. O, więcej nie możecie. Co ty tam? Zjedz coś na szybko. Ty głodny jesteś. O matko, dobra, to weź jeszcze sobie pływaj w basenie, co? Pływaj z... O. Popływaj sobie. Jak już sobie popływałeś, to spadamy do domu. Izabela wróciła. Jest smutna. A, młona, co ja bym z tobą mogła zrobić? Weź rób bałagan. To jest ty, kolego. Weź tutaj wyciągnij żarło. Otwórz. O. I weź. Weź sobie porcję. Bo nie możesz zaproponować tego koledze. No nie możesz. Żaden problem. No on, widzę, coś sobie tutaj wziął. Dobrze. Bardzo dobrze. I czy możecie ze sobą gadać jeszcze przyjaźnie? Lub opisz mu nowy pomysł? I jakieś tam inne... Dziwny zapach przywiezionego sera. Wojciech wie, że wykwintne sery czasami mają dość mocny zapach. Ale ta ostatnia dostawa naprawdę cuchnie. Czy Wojciech powinien poprosić szefa kuchni, aby powąchał ser, czy po prostu mu go podać? Spytaj. Szef kuchni wącha ser i potwierdza, że powinien śmierdzieć jak skrzynka zgniłych jaj. Z tym wszystko jest w porządku. No ale no wiecie. Na wszelki wypadeczek. Co to jest? Nie krzycz i nie rób nic podłego w stosunku do niego, no. Matko kochana. Co za potwór. Macie być mili dla siebie. Jarek. Ty potem będziesz namawiać siostrę, żeby za niego wyszła. Musicie się lubić, chociaż trochę. Squarble tarbahe farbina. Bread. New squire. No nie żarłokiem. Świetnie. No i brykaj, świetnie. Coś dla was. On nam będzie wyjadał. On nam będzie wyjadał wszystko, dobra. Dobra, idź pobiegaj. Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Czasem masz wrażenie, że nic ci nie wychodzi, a wszyscy dookoła cię oceniają. Matko kochana, co jemu jest? A, możesz sobie rozmawiać ze Stanisławem? Porozmawiaj ze Stanisławem, a? To może być bardzo ciekawe. No, Wojtek wrócił. Jest smutny. Ma wypalenie zawodowe. Och nie, ma tylko w porządku.
Trzeba robić żarło. Biegaj tu i tu rób żarło. Nie wiem tylko jakie. Nie wiem, grill. Grilluj asado. Potem grilluj czeripan. A potem lotę. Kazałam ci coś. Dlaczego on wykasował wszystko, co mu kazałam robić i wymyślił se swoje własne? Pomyśl, pod prysznicem. Normalnie wolną wolę wam wyłączę. Jak mnie będziesz denerwował, Jarek. Dobra. Nieprzyjemnie mokry, ja wiem, ale ty musisz tutaj przygotowywać do roboty. Żeby być jutro zwarty i gotowy. No jednak musisz myśleć o swojej rodzinie, nie? I co zamierzasz robić? Dobra, zamierzasz to czyścić. Dobrze. No bardzo mi się podobają te... Zresztą, że ona jest zła. Dlaczego ona jest zła? Zła by mi pasowało jednak. Dobra. Ale czy ona ma jakąś cechę? Nie, no nie ma cechy, która by sprawiła, że... Nie wiem... Byli w konflikcie jakimś. No nie. Więc nie kumam, o co chodzi. A jak tam twoje gotowanko do pracuni? Pięknie, jest ukończone. Cieszy mnie to bardzo. Coś możemy zabrać ze sobą. To jest ta elotę. Asado. Dobra, weź, schowaj do wyposażenia asado. W sumie schowaj do wyposażenia to cherry pan. I do domciu. A ty pięknie brudzisz. Jestem z ciebie dumna. Nieprzestrzeganie ciszy. Kurczę, bo to... Gdzieś tu było. Jest rodzinna tablica ogłoszeń. Niechaj będzie. Teraz tak. Ty wracasz do domu, więc ustal ciszę nocną na 21. Napisz wiadomość. Nie. Stwórz rysunek. Dzi będzie malała odpowiedzialność i te inne sprawy. A możesz się tam pobawić. No. I tak. Napisz wiadomość dla Jaromira. I co to niby będzie za wiadomość? Okej. Co to za wiadomość zostawiłeś? Zebrałam wkrótce urodziny, więc wydaje mi się, że dziś można byłoby jej zrobić tę urodzinę. To będzie genialne. Dobra. Biegaj, mój kolego. I spróbuj naprawiać. A co? Potem to sprzątniesz. Czytaj tą wiadomość dla siebie. Ty się boisz, nie? No, ty się boisz. Co robisz? Aha, wyrzucasz. Dobrze, wyrzuć. Krew mnie zaraz zaleje. Naprawdę. Jarek. Ja cię błagam. Ty się odczep od tamtego miejsca. A ty przyjdź mi tutaj. Co to jest? Co ty tam wziąłeś? Nic nie wziąłeś. Rozumiem. A ty co robisz? Oglądaj. Nie, wiesz co, weź skorzystaj z nocniczka, moja droga, co? Sprzątnij. Będę cię męczyła tym sprzątaniem. Masz to posprzątać.
Jarek. Oberoi. Ushib. Varanoi. Jarek, nie. Jarek, nie. Dziękuję. Wreszcie. Ja nie mogę. Jakiś rysunek? O, jaki rysuneczek zostawił. O, jakie słodkie. Spróbuj. Spróbuj jeszcze raz. Może naprawicie te swoje kontakty, co? No już, biegaj do niej. Jeszcze raz. No i nad... Ja nie mogę. Porozmawiaj tam. Tak, zrób sobie drina. Dobra, weź sobie młoda choripan. Wy idziecie tutaj. Dobrze. Bardzo dobrze. I teraz bądźcie tak mili i rozmawiajcie z sobą jak normalni ludzie. Nie wrzeszczycie na siebie. Nie denerwujcie się nawzajem. Bądźcie mili. I przyjaźni. I proszę. Miałeś wypadek z nocniczkiem mojej. Straszne rzeczy. Ty... Oni mnie tak bardzo nie chcą słuchać dzisiaj. Jak moje dziecko. Czy teraz będziecie ze sobą mile rozmawiać? Mały słodziak. No. Mały słodziak właśnie wszystko psuje. Bądź tak miły i powycieraj wszystko. Poumywaj i inne takie. Jeśli jest to potrzebne. Czy tutaj mogę? Nie mogę. No i w sumie też nic nie mogę. Dobra. O, i co ty będziesz robił do roboty? W sumie nic nie będziesz robił do roboty, a... O! Jakiś firaksium. Okej. Okay. I tutaj coś jeszcze jest. Kop. Ale to akurat mało ważne. Ogarniasz kontakty? No już żeście się naprawili. No. Wreszcie rozmawiacie tak, jak powinniście ze sobą rozmawiać. A nie, kurde, po prostu czerwone paski i nic więcej. No jest znudzona. Może być zabawne. Puk, puk. No i pięknie, i ty też masz. Trzeci poziom. Akurat charyzmę. Ja wiem, jesteś smutny i w ogóle. Dobrze, to teraz sobie możesz obejrzeć kanał kulinarny. Nie wiem, który. Może to. Ty sobie wszystko psujesz. Dobrze, misiu. Wy rozmawiacie grzecznie ze sobą. Och nie, czy to jest... Jak długo ty będziesz jeszcze dzieckiem? Przez 3 dni. To kituwa. Tą pracę domową muszę ci schować. Słońce, ty moje. No, i gadaj sobie z koleżanką. Miło. Już oglądasz sobie programiki kulinarne? Oglądasz i jeszcze nawet jakiś poziom zaraz dostanie chyba. A jo, to tego kibelka ciągnie? To weź se
Beknij i weź se... Puść Punka. Co? Och, pięknie. Jeszcze beknij. A co? Higienki potrzebujemy. No ale udratowałeś chociaż trochę te kontakty. Spróbuj to naprawić. A tobie maniery spadają. Bardzo dobrze. Wydzielaność maniery. Pięknie! Ty masz być przeciwieństwem swojego braciszka. W tych dwóch aspektach. Weź, przygotuj jej kąpiel, co? Już zostaw tego drina. Zostaw tego drina. Wypijesz go sobie później. Jak tam? Ogarniasz? No słabo ogarniasz, co? Dobrze, naprawił. Świetnie. Skoro to zrobił, to teraz możemy tak, wziąć więcej. Otwórz, wyciągnij ten tort. To jest chyba ten comber, nie? Zepsuty. Zepsuty. I weź więcej opcji. O, mogę, dobrze. Podejdź tutaj. Jak ona się umyje. Dobrze. Teraz tak. Więcej opcji. Pomóż zdmuchnąć isce. A ty idziesz do roboty akurat. Kurczę, nie zdążyłam. Ach, trudno. Ja nie mam w ogóle tych wampirów. Nie. Idź do roboty. Tak, do roboty. Jest w robocie? Jest przerażony i inne takie jakieś dziwactwa, ale weź pracuj ciężko, co? Bo to jest dla nas najważniejsze. A Iza właśnie robi się duża! I ona była głuptaskiem. Tak, ona była głuptaskiem. Więc z racji tego, to dobrze byłoby, jakby była kreatywna. O, wylosowała się neutra na cecha. Dobra, może być wegetarianką. Nawet będzie pasować. A, no i jak ona by miała... No kreatywność, oczywiście, że tak. Gotowe. I włosy to ma fajne. I w sumie strój też jest fajny. No i ma okulary. Po rodzicach. No właśnie. Dokładnie tak. Jest dobrze. To z racji tego, że jest niedziela, to nie, ty nie odrabiasz lekcji. Ty masz to gdzieś. A tort od razu wyrzucimy, żeby was obydwojga nie kusiło. Z racji tego, że ty jeszcze jesteś okej, to weź sobie biegnij wypinając klatkę piersiową. A ty, moja koleżanka, potrzebujesz stolik do rysowanka. To już teraz trzeba sobie tutaj znaleźć stolik do rysowanka. Do zapawy. I nie wiem, który tak naprawdę. Czy to jest ten, czy to jest tamten? Nie wiem, może ten? Tak. Okej. I może narysuj pojazd. Izabela czerpie więcej satysfakcji z korzystania z domku do zabawy statek piratów. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Zaraz to wywalimy.
I pięknie, no i dzieci zajmują się sobą. Mamy ogarnięte urodzinki, mamy ogarnięte wszystko to, co chciałam w tym odcinku ogarnąć. No cóż, do zobaczenia w następnym. Cześć!